Siemaneczko, siemaneczko, widzowie sceny Agrosimy Gatesa z kolejnym odcinku serii Odmiany do wiedzy. W dzisiejszym odcinku Xenokosy, jedziemy z lucerką oporowo. Ożywi się lucerka, tak samo. Bo widzisz, lucerka też już ładna jest. Co ja mam mówić? No zobaczcie, jak już lucerka też już bujna. No trenotrawa wyszła, ale lucerka też ładna. I trzeba kosić. Czekajcie, bo mnie się to nie podoba, muszę wyłączyć jedną rzecz. Bo tam mnie się nie podoba. I tylko. No. No widzicie, lucerkę też trzeba pokosić. No bo ładna wyszła, no wyrosła, no to zawsze też będzie dodatkowa kieszonki. A kieszonkę zawsze można pierdolić, wiadomo. Bo ksiana ogólnie już nie mamy zero belek, dobrze zrobiliśmy tam tłonkę, bo byśmy musieli, nie wiem, kupywać by miesiano. No i w ten rok znowu odda mi, bo jego pewnie Luczek nie będzie brał. Ja w dupie jego dziadka. Więc pewnie znowu będę miał kolejną łąkę. Chyba że logo daje się jakąś większą obecną. Ale nie, jakoś dużą łąkę mi się przydało wziąć, wierzę, w dowie. Bo z terenu się ona nie wydrobił. Jakąś łąkę mi się przydało wziąć, jak na dzierżawkę. I tak mówię szczerze, widzowie. Łąka by nam się przydała, w dzierżawy, bardzo. Ogólnie pewnie na samym środku dobrze by było rotacyjną poremontować, wyremontować jakośkolwiek. Bo już tak bez znaki się osłonki może robić. No bo osłonki mniej, wiecie, by się przydały. A i tak bez osłonek. Pierdalać. Czekajcie, zrobimy miniaturkę. Nie wiem dlaczego 50 co roku kosi. Po prostu 50 jest taka, że może żony wszystko zrobić. No właśnie, ona zawsze pokosi. Po prostu wolę nie ukosić na pewno niż szczypekiem. Bo po prostu nie ulepi, bo ona ma większy skręcić i nie tak samo będziemy zgrabiać. Bo szczypek wiadomo mnie trzeba matura. A on normalnie skręci ładnie i tak samo lepiej niż Zetorem albo Ursusem minią. No bo wiadomo, Zetor a Ursus to tak samo, no ale co? No ale lepiej jednak nią, bo Zetor tak samo, Zetor ma słabszy skręt. No Ursus ma trochę lepszy, no ale nią, no kiedyś będziemy kupować pewnie Ursusem. Jak nowa kosiarka wyleci. To już tak myślę, no niebawem pewnie. No właśnie, pewnie już niebawem wleci nowa kosiarka. No w najbliższym okresie, znaczy nie, no nie tak niebawem może, jeszcze trochę, ale jakoś dużo łąk nie mamy, to dwie łąki, no i żyto. To żyta trochę więcej jest. Ale to jest tylko raz w sezonie. No to żyj to tam. Lucerka dwa razy lub trzy, nie raz. No może w tym roku będzie trzy. A trawa też nie raz trzy. Jak dobrze. No to ostatni, no to pierwszy, no to te dwa pokosy to fiano pewnie robić, a ostatni pewnie będziemy robić w październiku. Bo nie będziemy lecieć już na strzonkę. No kieszonki będziemy dużo robić akurat. Na tej serii dużo nie robić kieszonek, bo mamy lukternę, to wszystko. Po prostu. Na drugi rok planowy są za nas zasiać kukurydzę na ziarno jeszcze. Ziarnówkę pójść. Znaczy no... Nie wiadomo, czy wyjdzie, czy nowy kombaj będzie. Jak będzie nowy kombaj, to chyba dopiero jak nowy kombaj będzie. Ogólnie już znowie... Miałem planowany inny kombaj w serii. Któryś miał być za sezon, ale jednak poczekamy, jeszcze Dondierowi damy, jeszcze Dondier przez ten sezon i następny, bo już w następnym sezonie miał być nowy kombaj, ale dobra, damy jeszcze szansę Dondierowi, w następnym sezonie jeszcze Dondier będzie kosił, ale potem taki kombaj, miodzio. Oj widzowie, nie wiecie, taki chcę kombaj tu kupić, na żadnej serii go nie miałem, nie miałem w ogóle tego kombajnu. Właśnie, ani w tym farmingu, ani w 19 nie miałem na żadnej serii tego kombajnu w ogóle. Więc nawet nie oklepany przeze mnie jest. Znaczy,
Jak grałem sobie na przykład poza odcinkami, to miałem go, ale na to serio się idealnie wpasuje. Ja wam mówię. Taki kombajnik, no luks po prostu. Co ja mogę więcej o nim mówić? No kombajn, priorytet. Taki kombajn, że wiecie, nawet nie ma co gadać. To dużo słów niepotrzebne, żeby go opisać. Taki kombajnik mamy. Taki on znaleziony. Chyba, że coś lepszego wyjdzie niż on, to sobie wtedy, no znaczy, no zgadza się. Czy coś wyjdzie może innego, ale ten kombajn, co chcę kupić tu, to... Oj, widzowie, to jest po prostu za mocne. Znaczy, nie no, może nie taki mocny. Dużo, znaczy, w sumie, troszeczkę... Zobacz, nie, no, co, nie mówię dużo, nie będę wam mówił dużo na tym, o tym kombajnie, bo jeszcze się domyślę, co za kombi będzie. Ale taki piękny kombi, no nie no, ja pierdolę, widzowie, ja chyba się naprawdę w końcu wysprzęglę, jak ja to chcę kombajn kupić, no ale dobra. Nie wysprzęglę się wam. Ja sobie obiecuję, że nie mogę się wam wysprzęglić, bo jak się wam wysprzęglę, to będę chuj nie kolega. Nie mogę się wam wysprzęglić, bo jak się wam wysprzęglę, to będzie lipa. O kurwa, to strawa. Czekajcie, że tu ładnie było wygrzone. Nie, dużo nie będę kosił, ale trochę. Nie na no, ten kombajn, co chcę widzę tu kupić. A, marchewki! A, bo nie wracam, pokażę wam marchewkę. Ładna wyszła. I w ogóle łubin mi ładnie wyszedł, bo myślałem w ogóle, że mam inne tekstury łubinu. Ale mam takie fajne. Więc jest chyba git. Tak myślę. Mi się podoba, to wam też się będzie podobać. Ha! Ja to wiem, że wam będzie się podobać, widzowie. To będzie na... nie, pamię... kurde, może byśmy dali tu... nie, poza odcinkiem się nie chce jakoś dodawać akurat na tą... na to, bo to jest... to akurat nic my na lucernie nie robimy, tylko nie wiem, czy wapnę trzeba... ja pierdolę... pierdolę, że weź wapnę, no jaap... nie, no co, co załamie... na samym odcinku tu pewnie będzie jeszcze zgra... nie, lucernę nie będziemy zgrawać, będziemy pewnie zgrawać siana. Albo lucernę. Co z tych dwóch rzeczy? Chociaż bardziej mi się marzy inna rzecz, siano. To jest, mam fajny pomysł na odcinek i chciałbym to chyba zrealizować. Czyli pewnie idziemy ściano gra. No ja, tak mi się, czemu mi się tekstura lucerny nie robi? Ludzie, ja przekosz lucernę. Tak kogoś, tak? Nie, no ja, nie na tego, w tej gry nie rozumiem. A właśnie, co sądzicie o nowym grze? Znaczy, ja to nagrywam, widzicie, kiedy już jest, wy to pewnie dostaniecie dopiero, nie wiem, w żniwa. O właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że tak to idealnie się ułoży na tej serii, że w żniwa będzie dostawać żniwa. Ja wam mówię. Dobra. Widzicie, rok drugi. No bo tak jest. Nie wiem, czy kurwa to wystarczy. Dwie pościęganek, widzicie? Może pociąg nie jechał? No właśnie, widzicie, moje zboża. No ładne, nie ma co gadać. Tu takie, no jest git. No bo jakoś ogarnę, żebyś mnie nie zerwał wszędzie. Coś ogarnąć, bo wiadomo. Nie będzie. Dobra, czekajcie. Stajmy tu, ja wam pokażę. Samochód tak tu nie żył. Tak, ale no, łubinek, on się jeszcze zagęścił. To wiecie, o, ładnie tak jest wyszedł. Myślałem, że gorzej, ale mi się podoba marchewka, w sobie. Ogółem pierwszy raz mam na Polsce, w ogóle prawie marchewce, nie używam marchewki w tym farmingu. Że chcę by usadzić, o to chodzi mi. Pięknie wyszło w rządkach, to mi się podoba. Po prostu fajnie, że w serii idziemy w marchewkę. Bo po prostu nigdy nie miałem ważnej serii marchewki. A i mam już, a ten dodatek już bardzo dawno temu wyszedł. Ja mam już bez samu kupionego, dawno. A w ogóle nie używam marchewki. No właśnie, więc w końcu jakaś seria, gdzie będziemy używać marchewkę. Potem pewnie kupimy sobie kopaczkę. Czy dużo... myślę ogółem... czy się do marchewki nie kupować? Na pewno będę chciał kupić do... tą... Redlar? To co się od Redliny robi, to może... czy siewnik zależnie będzie kosztował. Jak będzie dużo kosztował, to nie...
nie wiem. A jak będzie mało, to pewnie kupimy, bo marchewka jak będzie się opacała, to kupimy. Kurwa, jakie bujne trawy mają, później je mamy. Ale by to pierwsza pokończyła widzowie. Może daliby jakąś dzierżawę szołkę. A się kogoś spytać, czy nie chce dać dzierżawę łąki. Chętnie przygarnę, powiem. Chętnie przygarnę. Kurwa. Co?! Czekajcie widzowie, mi się coś zwaliło. Jak nie jest? Czekajcie widzowie. Robimy cięcie. Dobra, już widzowie jedziemy, bo ogółem... jak się nazywa? Jedna rzecz mi się nie podobała tutaj. Ta trawa nie była rośnięta, a ona powinna być urośnięta przez 6 maj. Tutaj nie wiem, co się odwaliło, mi się to zwaliło. Właśnie. Ale kosimy. Właśnie. No i pięknie i dobrze. Ale nie, no widzę, ktoś by tam łąkę taką zrobił, teraz dzierżawę? Kurde, przygarnąłbym. Przydałoby się tam na to serii. Nie no, widzę, przydałoby się nam w serii. Nie ma co gadać. Nawet idzieś dalej. O kurde, ale zajebista łąka. Ale to dużo, nie, to za dużo zaraz. Ja bym chciał gdzieś zerowy. Rzek, nie, a tu nie ma rzeki, zapomniałem. Może zostajemy, nie wiem, pewnie. Albo tam tu, bo... Ej, no, te... ogółem mi się teport. Ja biorę rurkę zajebistą rurkę. No, pogadamy z ludźmi. Czy nie chcą oddać sobie dzierżawę? Przygarnąłbym. Znaczy nie teraz, tylko na kolejny szlakos dopiero. A wtedy byśmy dużo zasiana zrobili. Bo on na chce mieć widzowie w te krowy, no to... ogółem przydałby się. Znaczy, no, kolejną borę nie budować, no, to jest pewne już. Już ogółem jest wszystko, jak się nazywa. I jest szansa, że dostaniemy dotację. Że połowa wkładu, znaczy nie, na kredyt ją postawimy. Oczywiście, kurwa, bo jak inaczej, jak nie na kredyt. Traktor na kredyt, bor na krow. A, skąd się pewnie sprzedałem 5 tysięcy mieliśmy na początku odcinka. Mieliśmy stąd, że pracowałem od tego popa, co po prostu siał wszystko sobie od niego ten John Deere. No to właśnie pomagałem mu, to mój kolega widzowie dobry. Bo mówi, zapłaci mi trochę, ja mu też nie płaciłem za usługę, bo ja mu pomagałem, wiecie. To też tak się dogadaliśmy. No i coś tam mówi, dobra, masz, no ledwo, no wcisnę, tego nie chciałem brać, no ale wcisnę już, no dobra, mówię, dawaj, już wezmę. No ale, bo on mi zawsze, wiecie, ja wiem, że mi zawsze pomoże, czy traktor pomoże. Bam, bam, bam. Ile ona ma? Ona jest jakaś duża. Kurwa, to nic robią w łące. Z lasem? Fajna. Zaraz będziemy pewnie lecieć po karnister. Na gospo. Paliwo. Jo! Czekajcie. Ryzykownie. Może mi jest niejedne. Zresztą jest CPN. Patrzcie. Jest CPN? Ja wolę, że nie jest CPN. Nie! Co to jest? To nie jest stacja benzynowa? RK. Tankujem. No, widzę, że dobrze zmieniam, bo bym nie musiał lecieć z drugiego końca pola. Ale tak zrozumiałem, że stacja jest 80 zł. Dużo, ale dobra. Tak by było taniej, gdzie indziej bym miał się wziąć. Ale dobra, już. Niech będzie. Jeszcze kurwa, hamulce weźmy, ja pierdolę. Nie no, ogółem widzę, po prostu mi dało, że tak idziemy. Jak ten, nie no, serio w tę uborę pójdziemy, to będą dobre pieniądze. Znaczy, no, oczywiście, że na kredyt, bo jakby inaczej było, jakby nie na kredyt. Znaczy, bo na swojego funduszu nie mamy. No, po prostu, jak tak, jesteś biedny. Ale cały tą nie chcę mi zalegać na odcinku. Bo jeszcze muszę przytrząsać tam. Ale dobrze idzie.
No, jakoś tak mi idzie. Tu zimniuki. Rolina, oczywiście nie. Bo jakby inaczej, jakby nie... Bo jak... Kurwa, bo się, że nie nagramy nacinka całego. Jak nie nagramy, to nie nagramy, nie wiem. Nie no, dobrze byłoby dograć, bo ostatnio mi się coś zepsuło w programie, znaczy w nagrywaniu w OBS-ie, nie mogłem normalnie dalej nagrywać. No i ogółem coś się zwaliło, bo mi się ucinał materiał. No i normalnie to się nie... Po prostu zakończyłem tak, bo mi się nie chciało normalnie włączyć nagrywania. Znaczy, włączyło mi się, ale potem jakoś nie wiem, o co chodzi. I po prostu zakończyłem wtedy ten film. Nie było uwinusiania. Wiem, że trochę źle zrobiłem, że nie pokazałem. No ale... jeszcze... A seria jest długa, jeszcze się nasijemy. Co sezon to jest? A właśnie, widzowie. Plany są na kupienie agregatu. Do osiemnika. Jako oczywiście jedną... Czy nie wiadomo, czy w tym sezonie, czy w następnym. W tym sezonie pewno nie wiem, co nie wiem, ale jak mówię. Ale nabytki planowane są. To się spyta, czemu w tym sezonie pieniądze, więc pewno. W tym sezonie w ogóle nic nie pieniędzy. Ja się w ogóle żyję, dziwię, że my to jeszcze prowadzimy tylko sarstwo. My się jakieś pieniądze mamy. Bo co sprzedałem? A, kiszonkę, no to za kiszonkę, mam, bo nie mam ratować tyle. Jeszcze teraz zrobię do ludzi lucerny, no to kurde. Ogólnie jak idziemy tak w kiszonkę, by się przydało myślę chwytak, widzowie, tej kiszonki. To by był nabytek dobry. Tylko ciekawie, ile to kosztuje. Kurwa, się nas stać. Może gdyby ten złotszy, ale to może było stać. A, bo wystawiłem ogólnie dwie maszyny. Puk, czwórkę. Zagonówkę i... co jeszcze w cywilu? I agregat ten jeden. Właśnie. O kurde, wystawiłem. Właśnie, wystawiłem. No i jest jakiś kupiec. Mówi, że kupi. Chętny jest. Na te dwie maszyny, bo mówi, zaczyna z sercem. Ma jakiś ten traktor, ale nie ma agregatu i nie ma pługa. No to mówię, dobra, panie przyjeżdżę, dogadamy się. No i się nam wiesz, może będzie na chwytaka. Ale nie, no widzę, na chwytak dobrze, by jakśmy kupili go. Szczerze mówiąc, to jest dobra maszyna. Dobra, widzowie, widzimy się po cięciu. Ja już zawijadę na łąkę. No, łąku. Ale nie moją. Ale jadę na łąkę, już widzicie. Czego nie z tamtym, bo jadę z tym. Ogółem... Robimy szybkie cięcie, ja zmieniam wszystko i jedziemy. No, witajcie widzowie, ogółem ja już dzisiaj, widzicie, mamy znaczy, no, pierwszo przyjechałem, rano byłem wtedy po koszeniu, no, ale mi się ogółem wcześniej, ja oczywiście nie nagrał film, bo jakby było inaczej, by się mi nagrał. Oczywiście, ja włączyłem cięcie, oczywiście mi się potem kamera nie włączyła, no i oczywiście przyjechałem dzisiaj wieczorem, widzicie, bo coś tam widzicie, coś tam się pomrzyło, ale to niedużo padało. No widzę taka pogoda jak po deszczu, no ale co? Przyjechałem, przytrząsłem, przytrząsać to. No bo co zrobisz, to przytrząsnąć. Właśnie, trzeba to przytrząsnąć. Dużo nie będzie przytrząsania, bo co to jest? Chociaż mam teraz włączone nagrywanie, teraz boję się, widzowie, sprawdzę to cały czas. Wczoraj też tak miałem ostatnio. Wczoraj, no szczycie, widzowie. W przednim odcinku też tak miałem, jak nagrywaliśmy uprawę, jak pouprawialiśmy kukurydzę. No i teraz znowu. No bo to trzeba przesuszyć, to wiecie, żeby ładnie było przesuszone. Żeby ładnie owijało, wiatr owiał, ładnie tak samo. Teraz drugi raz przesuszymy i będzie luks. No i będzie luksus. Ładnie będzie przesuszone sianko. No i będzie gitter, marinos.
Na. No już tak teraz się nie skupiam na tym takim ładnym przerosaniu, ale trzeba przetrząsnąć i tak. Urywa, jeszcze kadar mnie znowu widzę w ścianie własnej, ja pierdolę. Ogólnie jutro pewnie jeszcze do Nira będę szukał, póki będziemy... bo już jutro będziemy, wiecie, lować. Ładnie obchnęło się pewnie, obchnie już się. Więc jutro będzie melowanie. Tak myślę. Kurwa, tych szatach podniosłem, to chociaż kiarek. To drzewo moje jeszcze. Może kiedy wytnie. No, będzie się niczego. No, ładnie przytrząsie mi będzie Gites, Malinos. Zaraz już tutaj nie będę więcej przytrząsał, aby trochę przerzucone jedziemy na gospę, widzowie, co to się męczyć. Nie będę więcej tego przytrząsać. Koniec przytrząsania. Dobra, to odstawiam jeszcze rano, tylko się rano jutro się przed tym, przed grabianiem się trząsnie i będzie Gites, Marinos. Wpinamy. Dobra, podnosimy i jedziemy na gospę. Dobrze, kurwa, nie gwizdnął. Nie no, przecież stała tak samo dużo razy. Jeszcze kiedyś, jak nie miałem pająka. Pożyczałem od kolegi. Przetrząsarkę. Przez grabiarkę też stała. Nie to, tylko innego. No to jest tego, co siada. Od koleżki pożyczałem. No, koleżka dobry. Pożyczy. Już pewnie jutro będziemy zgrabić, będzie jutro pewnie będziemy przesiolą. Tam do drugą przecząc. Miałem dzisiaj, ale miałem się trzy takim. Miałem się trzy przecząc, ale nie odpijałem, mówię. Dobry, da. Co innego robiłem? O, właśnie nie miałem czasu. I nie przeczesałem, miał tylko trzy takim przyjechałem. Nie odpinałem i po prostu mówię, nie odpinałem. No co się stanie, czy pekiem przyjadę? Czy się nic? Marchewkę chyba pokazywałem, dobra. Taki burdel na gospie. No, jutro widzę, muszę zaraz opinać, od razu zapnę sobie. Dobra, widzowie. W tym odcinku by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Do następnego, widzowie, odcinka. Siemano!